gimnazjum 22 głowy zlikwidowane, to co zrobić z takimi uczniami? Bo nie jest ich tak mało. Będzie ich około 70-80 uczniów. No jeszcze te wyniki, przepraszam, nie policzyłam te. Więc około 100 uczniów pewnie się dobiera, które będą gdzieś trzeba rozrejonizować, że tak powiem. Ale co to znaczy nie policzyła pani ten? No zapomniałam do tego wliczyć, tak. To jest mniej więcej... Ale te wyniki już są wliczone. Około 300. Ale te wyniki już są wliczone. Znaczy nie wiem, ja mówię, że w swoich takich obliczeniach, ilu uczniów po prostu jest z rejonu, prawda, do tych pierwszych klas. Więc to będzie około 100 uczniów tutaj z tego rejonu. I tych uczniów by trzeba było gdzieś, gdzieś rozrejonizować. Ja mamy tylko dwa, oprócz gimnazjum 22, dwa gimnazja, 21 i 23. Więc będzie pewnie jakiś problem. Chociażby kwestia no, miejsc w szkołach i budynków, jakie one zajmują. Więc prawdopodobnie zrobi się jakiś problem. To jest pierwsza rzecz, z którymi się trzeba było, że tak powiem, na pewno zapoznać i to sprawdzić. I kolejna rzecz, jakieś konkretne rozwiązania. No to tak jak mówię, myśmy się nad tym też trochę zastanawiali, żeby faktycznie część tego gimnazjum, a jest możliwe tam podział, dwa osobne wejścia, żeby go po prostu wynająć, tą połowę tego gimnazjum, połowę tego budynku w całości wynająć, nie wiem, czy nawet w prywatnej wręcz szkole, czyli jest już możliwość, gdzie gmina nie traci, prawda, na budynku, nie wieje tam się pojawia, jest wykorzystywany budynek. To jest jedna rzecz. Poza tym no, trzeba byłoby się zastanowić nad tym, jak tam ściągnąć jakiś uczniów i uatrakcyjnić tą szkołę. Czyli na pewno tutaj jest, że tak powiem, kwestia już nas jako radnych, żeby w jakiś sposób dofinansować pewne remonty, żeby szkoła była bardziej atrakcyjna też dla rodziców. Nie tylko dla samych dzieci, że rodzice jak przychodzą na dzień otwarty, gdzie szkoła jest fajna, ma pracownię taką, taką, nie wiem, tam jest kilka już otwartych, dobrze prosperujących pracowni i to jest im plus. Można byłoby też w jakiś sposób spróbować, ale to już proszę zobaczyć, że ja tutaj hipotezy zupełnie się na tym kompletnie nie znam, ale wiem, że kiedyś takie były możliwości, uatrakcyjnić ją przez podniesienie poziomu też, na przykład właśnie tworząc, nie wiem, jakąś klasę eksperymentalną, gdzieś jakieś kontakty z innymi, z uczelniami, żeby wykładowcy wykładać. To już naprawdę, to już jest wyższa szkoła jazdy, ja się na tym nie znam, ale myślę, że w tym momencie, jak są przyjmowane, jak jest taka klasa, to chętnie rodzice dają dobrych uczniów, bo tam muszą być uczniowie dobrzy, jakaś klasa chemiczna, no nie wiem, to są takie dywagacje. To musi ze szkoły. To jest dokładnie tak, to też rozmawialiśmy na ten temat ze szkołą, więc myślę też z panią dyrektor, więc myślę, że to jakieś tam owoce pewnie przyniesie, ale mówię, że to są jakieś propozycje, to już są jakieś konkrety, to już nie jest takie wyimaginowane, że nie da się tego, prawda? Więc to już są jakieś konkrety, no i trzeba byłoby rzeczywiście wziąć pod uwagę to, że jednak u nas w dzielnicy wzrasta liczba mieszkańców. Przy trzech gimnazjach może być w pewnym momencie problem. O ile wiemy, że mamy niż demograficzne i wiemy o tym też, że niektóre przedszkola u nas w dzielnicy przygotowują się już do przyjęcia tam 2,5-latków, bo 6-latki jak pójdą do szkół, no to się zrobią jakieś miejsca, ale nadal będzie tyle samo dzieci, a nawet więcej, no bo 6-latki już będą w szkołach. W związku z tym do gimnazjum będzie stale większa liczba dzieci z naszej rodziny. Więc no niestety no, likwidacja nie będzie że tak powiem, dobra. Także no, to jest kolejny jakiś tam argument, który przemawia za tym, żeby jednak że tak nie likwidować tego gimnazjum, tylko no, spróbować postarać się jakieś wyjście, znaleźć wyjście z tej sytuacji, zarówno ekonomiczne, jak i prawda, podniesienie wyników. Także to Pani ja chciałam w związku z Waszym zadaniem się wstępnie do gimnazjum 22. Powiedziałam, no, wobec tego, co się tutaj wydarzyło, wobec projektu, ja na posiedzeniu Komisji Edukacji Komisji i Sesji Rady Miasta przedstawiłam taki program naprawczy, ponieważ no, skupiłam się na tych pieniążkach tej kwestii ekonomicznej, zakładając, że ona jakby wpłynie na to, że później dalszy pomysł na szkołę będzie jakby rozwijany już na bieżąco. I tak
przedstawiłam propozycję, aby część budynków przeznaczyć dla innego podmiotu. Wykorzystaniem tych wynajmów, które już mamy. Przeprowadziłam parę rozmów już z kontrahentami. Jednego mamy bardzo poważnego. Po to, żeby ta część gimnazjum z wyposażeniem, z pracowniami służyła tym dzieciom tu z dzielnicy. I myślę, że poprzez te dodatkowe inne działania szkoły, właśnie względem uatrakcyjnia, powodują, że ta liczba tych dzieci tutaj w dzielnicy będzie wzrastała. A ten program naprawczy, przeliczenie, dokładnie wyliczyłam, ile byśmy mogli zyskać z tymi kontrahentami, dokładnie to jest przewyższa. Przewyższa kwotę tych 120 zł, które chce miasto zaoszczędzić. I uważam, że jeżeli przeszedłby ta propozycja wynajęcia budynku na przykład szkole dyplomatów British International School dla dzieci dyplomatów, którzy są zainteresowani na jakiś czas, pozwoli, aby szkoła funkcjonowała w mniejszej części, nie przynosiła strat, była dla tych dzieci w tej dzielnicy, gdzie mają dobrze do zadania. Na dalsze potrzeby. Kiedy tych dzieci będzie więcej. I to jest taki poważny kontrahent. Oprócz tego, potrafię Centrum Rozwoju Edukacji, Centrum Kształcenia Dorosłych, wynajmniej sali, to wszystko w sumie przewyższa tą kwotę. Czyli bylibyśmy w stanie jakby to, co miasto chciało doszczędzić, to uzupełnić poprzez ten wynajem. I taka jest nasza propozycja. To jest, jak mówię, propozycja, bo być może inna placówka jeszcze też będzie wchodzić w grę, ale chodziło przede wszystkim o to, żeby ekonomicznie to się wyrównało. A pani Ogórska to zna ten program roku? Nie. Zna tylko bez szczegółów. Pani przewodnicząca, takie stanowisko w tej chwili, które pani dyrektor przedstawiła, nie uszczegółowiali, tak jak to zrobiła pani dyrektor, to nie było na to czasu. Pani przewodnicząca przedstawiła na Komisję Edukacji, a w formie papierowej również na pani ręce zostało to stanowisko zarządu przesłane. Także jakby była możliwość, to prosimy o to również pochylenie się nad tym stanowiskiem. Dwa słowa odnośnie gimnazjum 21, które padło stwierdzenie, że jakby gimnazjum obrażało gimnazjum 22, że zapomnimy o tych takich podziałach. Faktycznie coś tam ktoś powiedział, ale przeprosił sam widziałem to też do orzeczenia z przeprosinami. Mało tego, gimnazjum 21 całej społeczności, bo to jest akcja prowadzona nie przez nauczycieli, tylko przez rodziców. I to rodziców Gimnazjum 21 i Szkoły Podstawowej nr 25, która istnieje w tym samym budynku. Na Podwabeckim, moim zdaniem, nie ma coś, jest coś, co się sprawdza. De facto jest zespół szkół, to jest i w jednym budynku mamy Szkoły Podstawowej nr 25, Gimnazjum 21. Może też zastanówmy się, patrząc na koszty, bo tutaj pani prezydent nam zaoferowała oszczędność śmieszną, że po prostu 20 tysięcy złotych. Na ten Dnika mamy dwa budynki. Mamy Szkołę Podstawową nr 30 w osobnym budynku i Gimnazjum 22 w osobnym budynku. Gimnazjum 22 jest bodajże 19 sal, tak? Jest 7 czy 8 klas, więc też widzimy. Może zastanówmy się nad tym, aby utworzyć na Dębnika wzorzec, który sprawdza się na osiedlu Podwabeckim, gdzie w jednym budynku, w jednym de facto, bo to jest jedna całość, kiedyś to była tylko szkoła podstawowa nr 25, tak jak kiedyś 110 było gimnazjum 22. Aby w jednym budynku na Dębnika utworzyć zespół szkół. A to jest tylko mój pomysł. Pani przewodnicząca. No właśnie, nie wiem, czy to jest 30 na Konfederacji. 30 na Konfederacji. Podstawowa jest.
przydomnik? To jest, czy tam, czy... Połączenie, stworzenie zespołu. Pani przewodnicząca, mam. To był taki pomysł, który też tam nam się przewijał, ale bardzo pytanie, to troszkę chyba 30 na to, czy to jest nie pani dyrektor. W każdym razie ja jeszcze wracając do tych takich konfliktów i tak dalej, oczywiście emocje z czasem wszystkim opadają i wiadomo, że istnieje coś takiego, jak było, przepraszam, i tak dalej. Ja tutaj proponuję takie czy mniej inne uzasadnienie, nie miałam nic złego na myśli. Konflikt powstał i to było niezaprzeczalne. Natomiast co do wyników w nauce, o którym, bo ja chciałam o pewnych rzeczach mówić, pani dyrektor już mówiła o wynikach w nauce i jak to się przekłada i skąd się to bierze, bo wiadomo, ilość dzieci, jak to się mówi o powtarzaniu uporem maniaka w klasie ma znaczenie. Ja się chciałam zapytać tutaj na forum pani przewodniczącej, czy jest jakaś nadzieja, że w związku z tą restrukturyzacją, reorganizacją, zmianami w oświacie, w końcu ta ilość w klasach, liceach, gimnazjach, szkołach się unormalni. Znaczy będzie dostosowana do realiów. Dla mnie osobiście, bo jestem nauczycielem, 40 osób w liceum i praca na dwie zmiany. I jeszcze na dodatek, bo mowa tutaj między innymi o 8 liceum, które nie jest nawet w serce rankingu tych najlepszych liceów w Polsce, a jest na pierwszym miejscu w diagnozie, to ta, i to się wiadomo, że ta ilość uczniów duża przekłada się na tak zwaną popularność, no bo to się odbierze, to ta ilość dzieci uczniów w klasie jest nienormalna. Pani też jest nauczycielem i pani wie, że to jest po prostu przy jeszcze na przykład w przypadku, kiedy dany przedmiot, że jest realizowany w ilości 1 godzina tygodniowo, to w ogóle się nie da w ogóle niczego, przynajmniej w większości klasy nauczyć. Stąd są takie rzeczy jak korepetycje, o tym się pisze w mediach, bije się na alarm, że po prostu ta ilość korepetycji wzrasta. A korepetycje biorą nie tylko słabi uczniowie, ale mówię właśnie przede wszystkim dobrzy uczniowie, żeby bardzo dobrze zdać maturę, żeby bardzo dobrze zdać egzamin gimnazjalny, coś również się przekłada na wyniki danej szkoły. Więc chciałam zapytać, czy są jakieś realia, bo pani przyczyna realna możliwość ograniczenia ilości dzieci uczniów w klasie? To jest pierwsze pytanie. Natomiast co do spotkania 11 stycznia w gimnazjum 22 z udziałem pani wiceprezydent, to pani wiceprezydent powiedziała wszystkim, że w ciągu ostatnich 2 lat poziom i wyniki w nauce w oświacie krakowskiej spadły. Bo to jest konsekwencja tej ilości, no i takich, a nie innych rzeczy, które w ciągu tego ostatniego roku działy w naszym świecie. Dziękuję. Tak same limity mają 2 aspekty. Jeden aspekt jest taki, że okazuje się, że nie ma związku między małą klasą i dobrymi wynikami nauczania. Że jeżeli są szkoły, które są szkołami, bo mają mało dzieci, mają klasy 22-osobowe, to okazuje się, że wcale te dzieci nie są super uczone, prawda? No bo wydawałoby się nam, że no wiadomo, no dzieci gorzej się uczą, mniej chętnie, nie mają takich predyspozycji, ale wydawałoby się, że jak będę mieć mniej dzieci w klasie, to będę mieć na tyle więcej czasu dla każdego z nich, że nadrobię to w jakiś sposób, a przynajmniej trochę. Nie ma takiego związku. No i stąd pytanie, czy w ogóle wprowadzać, jak bardzo te limity miałyby i zarządzenie prezydenta mówi o limitach w tej chwili. Z tego co wiem, to gimnazja chyba jest do 28, a licea do 34 chyba najwięcej. Chciałam powiedzieć pani, że od wcześniejszej 34. Znaczy to ile? Ja mówię o zarządzeniu prezydenta. A to, że ktoś nie wykonuje zarządzenia prezydenta, to może być niejednostkowy przypadek i co z tego? I co z tego? Tak. Przy czym też nie wiadomo, skąd się te liczby brały. Ale chciałam państwu powiedzieć, że się osobiście spotykam z bardzo dużym oporem, kiedy od 6 już lat próbuję rozpocząć ten temat. Czy nie powinniśmy takich rzeczy uregulować? I dowiaduję się wtedy natychmiast, że oświata to jest podaż popyt,
i rodzice mają sobie, mogą sobie zapisywać dzieci tam, gdzie chcą. Jeżeli chcą, aby się ich dzieci uczyły na nocną zmianę, to też mają do tego prawo. I nie mam argumentów, aby tą, ograniczać tą wolność swobód obywatelskich. Po prostu, no, no spotykam się, no, no, nie będę tu mówić kto, no bo na pewno Państwo się domyślacie. I jakby trudno jest dyskutować, kiedy nie ma, no, adwersarza chociażby do dyskusji. Mnie się wydawało, że takie rzeczy powinna regulować strategia. Strategia rozwoju edukacji, że strategia jest najlepszym dokumentem do umieszczenia takich rzeczy. Co chcemy w Krakowie, co chcemy osiągnąć, jakimi metodami, jakie klasy, w jakich szkołach i tak dalej, i tak dalej. Ale póki co nie ma strategii, rok został stracony i nic.